So this is the next stage. Wait! If you're asking for a date, forget it. Because I make it a point not to go out with women who shoot me in the head. Date a demon? I'm not that desperate. Hehe, nic nie zaliczyłaś. I really don't care for guys who stick. O jakiej desperacji my tu mówimy, kobieta? You're right. Feministki. So, tell me, what's your name? I don't have a name. Okay. Then what should I call you? I don't care. Whatever you want. Whatever, lady. I'll leave this to you. Because I don't want to miss the party. Jakim cudem nie trafiasz w tego kolesia? Jezu! Matko boska. Dobra, tak czy siak, rozpoczynamy misję 9. Zobaczmy, ile mamy pieniędzy. Przepraszam, pieniędzy! Naszych szwer. 13 tysięcy. Coś mi się wydaje, że sobie zwiększę chyba firepower w tych moich tutaj pistoletach. Za 5 tysięcy na level 2. Bo to się czasami przydaje, żeby mieć właśnie silniejszą siłę ognia. Tutaj przedmioty są... Na pewno zakupię sobie fioletową kulę, sferę. Powiedziałem kulę, ale chodziło o sferę. I możemy chyba zacząć już misję. Naszym zadaniem jest zdobyć taki specjalny przedmiot. Tak, oczywiście. Znowu to chujstwo. Zobaczmy, co będzie za tekst. Mam większą rybę do usmażenia. Zostawmy sprawy poboczne. Nie, bottom feeders. No, zostawmy tych ćwoków jej. Okej, tu wszystko jest. Na Stingerze teraz na drugim poziomie widzicie, że teraz dwa razy dalej się przesuwamy na tym. I chyba jest odrobinę bardziej odpycha właśnie. Tutaj będziemy mieli nowy rodzaj przeciwnika. Jakim będą... Uwaga! Pajączki! Są w cholerę ciężkie, ale Agni i Rudra, jako że dają nam ogień, są bardzo dobre właśnie na ich żywe ciało. No właśnie, widzicie. Ciężko jest naprawdę namierzyć, ciągle skaczą. Ho! Dobrze. Nie będę się naprawdę starał Fuck! Co to było? Widzieliście to? Jedna... Kurwa, mnie uderzyła z tyłu, a druga mnie tą szarżą zajebała. Jak widzicie, teraz niesamowicie przydatna jest zmiana w demona. Zwłaszcza, że no nie dajemy się wtedy uderzać właśnie przez przeciwnika i zadajemy większe obrażenia. Zwłaszcza jeszcze za pomocą Agni i Rudry. Jak widzicie, właśnie naszych przeciwników lekko je podpala. To jest znak, że zadajemy dodatkowe obrażenia im. Ale odrobinę, bo to jest dobra gra. Tutaj nie ma czegoś takiego, że broń silna, wolna, broń szybka, słaba. Nie, tutaj wszystkie bronie są szybkie na swój sposób. Wszystkie mają po prostu nam dać jak najwięcej radochy. Może... What? Ale mi się udało w tym momencie. Ulepszenie na trzeci poziom Jetstreama daje nam ten końcowy atak, który jest niesamowicie... O nie! Właśnie czemu używam Agni i Rudry? Otóż, jeżeli będziemy używać Rebelliona... Fuck! Najpierw powywalam te będy jedne. Bo one są bardzo upierdliwe. Jeżeli będziemy używać Rebelliona i zabijemy takiego końcowego przeciwnika takim atakiem, albo tym końcowym, albo w ogóle wybijemy cokolwiek, to przetniemy tego pająka na pół i wtedy wyjdą z niego takie małe gówna, które będą nam zgryźć. One się na nasze ciało wbiją i tam chyba będą nas tak ugryzać. W dupę wchodzą jak jasna cholera. Dobra, ja nie jestem w stanie jakoś wyjątkowo komentować na gry Devil May Cry,
Dlatego chyba raczej będę po prostu narzekać na to, jakie są beznadziejne dzisiaj gry, bo to mi najlepiej chyba wychodzi. Tak czy siak, fragment niebieskiej sfery jest ustawiony na takim daszku powyżej, jednak żeby się do niego dostać, jest niezbędne użycie umiejętności Tricker i mieć przynajmniej w jakiejś, w której zbroi, najlepiej w Rebelionie, podwójny skok. W innym przypadku, no nie uda wam się to, więc skaczemy tak. I tak wskakujemy i dopiero tutaj możemy się dostać. Jak widzicie, to jest bardzo precyzyjny skok, który musimy wykonać. Niektórzy... O, jak słodko. Niektórzy nawet muszą wykorzystywać tricker na drugim poziomie, który pozwala nam zrobić dash w powietrzu do przodu. I nawet wtedy im się to nie udaje. Ale wierzcie mi, to jest dosyć właśnie specyficzny sekrecik z tym właśnie fragmentem kryształu. Dobra. Kolejne zara będzie miejsce. Hop, haha. Tutaj mamy jakiś ołtarz. No, mamy ustawić promień światła do drugiego odbiornika, żeby otworzyć przejście. Oto moje przejście. Dziękuję. No, to nie, no jak widzicie, to ta gra jakoś nie wymaga od nas jakiegoś mózgostrzepu. To jest po prostu tak i tak. Bardzo prosta zagadka, później będzie jeszcze z tym sekret, który także nie jest jakoś wyjątkowo trudny. Tak to mniej więcej wygląda. Otóż tak, że ogólnie powiem szczerze, jeżeli ktoś jest zainteresowany serią Devil May Cry, to ja jak Boga kocham, nie będę nagrywał Devil May Cry 1, nie będę nagrywał Devil May Cry 2, bo to są gry złe, ale trzeba im wybaczyć, ponieważ to był początek. To jeszcze nie było w żaden sposób to, co teraz ja tutaj gram. To jest najlepsza część ze wszystkich najnowszych, które niedawno wychodziły i nawet czwartej części, która dosyć już dawno wyszła. Otóż czemu? No jak widzicie, tutaj rozgrywka jest non-stop taka sama. Różnego rodzaju kombinacje, które musimy wykonywać i w żaden sposób ta gra nie jest taka, że ciężki przeciwnik, you need to użyć super przedmiot, żeby go killnąć. Powiedziałem tak super niesamowicie, że jestem z siebie aż dumny. Tutaj po prostu mamy różnego rodzaju bronie, wszystkie są szybkie, wszystkie są silne. No zobaczcie, te dwa miecze, Agni i Rudra i jeszcze ten miecz. Praktycznie rozgrywka z nimi jest taka sama. My po prostu mamy się w tej grze bawić i to w 100% znaczeniu tego słowa. My mamy mieć tu zabawę, nic nie ma nas męczyć, jedynie możemy być winni na nasze błędy. I to jest dobra właśnie gra z tego powodu. Właśnie dzięki temu tą grę przechodzi się kilkanaście tysięcy razy, non-stop. To nie jest tak, że przechodzisz grę, fajna była, wydałem 500 zł, czekam na kolejne części. Gówno prawda. Tą grę będziesz przechodził jeden raz, drugi raz, trzeci raz, tylko właśnie przez to, że mamy różne ten specyficzny rodzaj rozgrywki, który chcemy powtarzać przez to, że coraz to nowe ataki, kombinacje, to nam się nigdy nie nudzi, jak tak mieszamy te ataki. To jest właśnie zajebiste. Nie lubię tego pomieszczenia, bo tutaj są takie te piły na ścianach. I jak właśnie damy się przez nie uderzyć, no to odpycha nas bardzo daleko. I czasami nas odpycha w inną piłę z kolei. No, beznadziejne pomieszczenie. Właśnie tutaj nie staram się wbijać jakiegoś poziomu, tylko po prostu ich powybijać. Świetnie. Miazga jest, totalna miazga jest na tym. O, jak widzicie, nas tu uderzyło i tyle z tego. Tutaj się najlepiej zmienić demo. O, no i widzicie, nawet w przypadku demona jest w stanie nas to wybić. Beznadzieja totalna. Dobra, tak czy siak. Pierwszy Devil May Cry składał się z tego, że miał zachwycić gracza samą postacią, jaką gramy. Czyli koleś pół demon, no to już nie było wtedy istotne, jaką on jest postacią, czym się specyfikuje. Ale fakt, że koleś ma dwa pistolety, nieskończoną ilość amunicji w nich, jeszcze miecz i bez problemu nim podrzuca istota thrillera pierwszej części. Mamy pokazaną kamerę z widoku przeciwnika, z jego oczu i mamy Dantego, który wybija tym atakiem w powietrze przeciwnika i potem strzela w niego w powietrzu. To jest... niespotykanego, jak na czasy, no, były gry hack and slash różnego rodzaju, jak Ninja Gaiden, ale żadna z tych gier nie miała, no, właśnie takiej pompy, totalnej zamowolki, jaką było, no, takie kuriozalne sytuacje. Wybijamy w powietrze przeciwnika, uderzamy się z nim w powietrze, a potem strzelamy jeszcze w niego. To było coś niesamowitego.
Dlatego właśnie ta gra przyciągnęła tak dużo właśnie ludzi. Chciało właśnie sprawdzić, jaka jest ta gra. Dlatego Devil May Cry 1 właśnie miał taką popularność. I słusznie, nawet gierka była nawet znośna. Niestety większość przeciwników nie pozwalała nam się tak bardzo bawić, jak na tym intrze, które nas zaskoczyło. Większość przeciwników właśnie zabijaliśmy na metodę. Na przykład był taki czarny pies, który strzelał w nas jakimiś tam kolcami ścienia, coś tam. Przepraszam, mi się odbiło. Ta metoda na niego była akurat strzelanie w niego. Wtedy on robił się czerwony. I jak on eksplodował dosłownie tym cieniem ze swojego ciała, to dopiero wtedy byliśmy w stanie go atakować mieczem w taką jego kulę. No to, jak widzicie, to był właśnie przeciwnik na metodę. Na poziomie normalnym tutaj będzie podstawowy przeciwnik, a nie ten skaczący. Więc to jest właśnie plus, dla którego... O, ten by przeciwnik tam siedział skulony. A tak to widzicie, właśnie są ci tutaj. I to mnie właśnie bardzo cieszy, żeby... Jo, o, huu! Nie to, żeby coś... Sorry. Za bardzo się skupiam na rozgrywce, ale to jest zabawa totalna. Przednia. Człowiek po prostu się zamyka i cieszy się tym, co tu jest. No i tak, właśnie pierwsza część była bardzo fajna pod tym względem, także była możliwość tych sekretnych misji. Sekretne misje były czymś wyjątkowym w tej grze, że miałeś po prostu jakieś miejsce, na które mogłeś kliknąć klawiszem akcji i nagle ci się przemieszczał do sekretnej misji, w której były kawałki klejnotu zwiększającego życie. Tutaj wszelkie przedmioty nie zmieniały się do tej części aż, no do wszystkich praktycznie części. Zawsze były te przedmioty, które mogłeś zdobyć, kupić, kasa, zawsze zbierałeś te pieniądze, mogłeś kupić wszelkie możliwe ulepszenia. Tutaj jest sekretna misja, ale do niej nie idę, bo nie dam rady jej przejść na razie. Nie bez jednego przedmiotu. I nawet jeżeli miałeś wszystkie umiejętności zdobyte, to dalej tą kasę zużywałeś na przykład na to, żeby sobie później zdobyć różnorodną ilość tam przedmiotów typu życie czy coś w tym stylu. Naprawdę była zabawa przednia. Nie to jak w God of War, gdzie zbierałeś wszystkie umiejętności, miałeś już wszystko, ale nic dalej z tym nie robiłeś, ponieważ zbierałeś hajs, a miałeś wszystko ulepszone, to co miałeś z tym robić. Ale God of War też jest bardzo dobrą grą. Tak więc pierwsza część bardzo zaskoczyła właśnie fanów i czekali na więcej. Druga część, nie mam bladego pojęcia, co się z tym stało, ale ta gra była o wiele gorsza. Nie przypominała tej jadki. Mamy tutaj nagą kobietę wygrawerowaną na drzwiach. Wygląda na to, że coś było umieszczone w jej ręku, ale tego nie ma. Tak więc musimy tą rzecz znaleźć. Devil May Cry 2 było... Powiem szczerze, dobrą grą, ale na pewno nie było tym samym, co ta część, Boże, co poprzednia część. Nie było różnego rodzaju takich szybkich ataków jak tutaj, tylko po prostu było ciągłe spamowanie takim atakiem. Strzelanie nie było takie, jak już w pierwszej części, tylko takie. Było takie powolne. Cała gra była wyjątkowo powolna. I przeciwników atakowałeś maszując ciągle jeden atak. Nie było pasek combo, zwiększał ci się bez uwagi na to. No i dosyć to było nudne. Było bardzo dużo zbierania przedmiotów. Gra była o wiele dłuższa, bo miała chyba aż 24 misje. I mieliśmy możliwość grania drugą postacią, jaką była Lucia. No i tak, mniej więcej tak to wyglądała Devil May Cry 2. Jeżeli jesteście zainteresowani, to sobie kupcie, ale to będzie coś w stylu, że ulepszyłeś na maksa swoje bronie, teraz jesteś OP i już spamujesz ciągle jednym atakiem. Te czerwone strzały są o wiele silniejsze i chyba są w stanie nawet nas odbić do tyłu. No i potem przyszło Devil May Cry 3. No Devil May Cry 3, jak widzicie teraz, to jest totalna miotka, nie mam co tu w sumie gadać, bo sami jesteście świadkami tego, jaka to jest zajebista gra. O-o! Nie ma! Call of Duty! A potem, po jakimś czasie, wyszło Devil May Cry 4. Byłem wyjątkowo zachwycony thrillerem na E3 tej gry. Mamy jakiegoś, jak to powiedzieli w polskiej wersji językowej, bliźniaka Nero. Nie, on nie jest bliźniakiem, on jest... Można spekulować, że to jest syn Virgila ze względu na swoją rękę w tej części, także ręką się zasłaniał i nie mogliśmy go przebić przez defensywę. Tak więc to jest jakieś połączenie, które jest w stanie nam mówić, że to był jego syn, ale ciężko jednak się do tego odwołać. Było złamane Yamato. Jakaś zupełnie inna historia dalekiej przyszłości po tej części. Ale to jest... O!
Nawet nie wiecie, jaka to jest zablisto. Pierdzielę cię. Wy nie jesteście świadomi, jaka to jest. Bo zajebisteś, kiedy się właśnie go wybije w powietrze. O, dobrze. Devil May Cry 4, jak mogę go określić? Jest jeden specyficzny problem, dla którego ja stwierdzam, że jest gorszy od trzeciej części. Pod względem... więc tak. No. Ujmę to tak. Devil May Cry 3 to jest kieliszek rumu. Takiego pysznego rumu, świeżo wylanego z beczki. Ło! Czy ja tego kolesia tam... Tak, ja tego kolesia tutaj wybiłem tym silnym atakiem. Dobra. Jest takim buteleczką takiego pysznego rumu, którego sobie nalewasz do kieliszka i smakujesz powolutku. I to było super. Więc jaki był problem z grą Devil May Cry 4? Otóż tego rumu w naszym kieliszku była połowa. Co mam na myśli przez połowę? Otóż możliwość grania Dante na najwyższym dopracowaniu, jakie może tylko być, mamy możliwość grania nim dopiero od połowy. Do 12 chyba mi się wydaje... Wow, prawie myślałem, że uderzę w to. Do 12 mi się zdaje bodajże misji, co jest totalną masakrą, bo do tej pory musimy grać Nero. Tą pizdą. Jak Boga kocham, to jest tak denerwująca postać. Kurwa. No i widzicie, o tym właśnie mówię. Z jednego na drugi i kurde, mamy przejebane. O, niepotrzebnie zużywałem, bo będzie mi potrzebny właśnie demon, ale chyba będę w stanie go spokojnie naładować tutaj niedługo. Tak czy siak. A nie, to już wiem, co zrobię nawet. Będę sprytniejszy. Będę sprytniejszy i sobie kupię tutaj fioletową sferę. Mógłbym niebieską, ale co tam. Dobra. Im więcej demona, tym lepiej, od razu wam mówię. Postać ta była ułatwiona bardzo ze względu na tą swoją rękę i możliwość złapania przeciwnika za każdym razem. W momencie, kiedy go podnieśliśmy, w większości przypadków byliśmy nieśmiertelni, co wyjątkowo ułatwiało rozgrywkę. Mieliśmy tylko jeden rodzaj broni tą postacią przez całą grę. To jest masakra, to jest zdrada. My powinniśmy mieć wiele rodzajów broni, ewentualnie jedną. On jedyne, co zdobywał, to czasami z bossów jakieś nowe umiejętności do swojej ręki. Na przykład zabijając Kraido, czyli siostrę tej kurwy Kyrie, która psuła dosłownie całą całą grę, od tego kolesia, jej brata, zdobywaliśmy umiejętność, która pozwalała nam trzymać w powietrzu złapanego naszą demoniczną łapą przeciwnika i mogliśmy się nim obraniać. Co, powiem szczerze, jest bez sensu. Nie wiem, kto chciałby się obraniać w tej grze. Obrona powinna trwać 3 sekundy, jak w przypadku umiejętności Royal Guard. Ej, w ogóle jestem na styliszu cały czas tutaj. Szacun dla mnie. Trochę mi się select, guzik select psuje, ale to nieważne. Był problem, ja nienawidzę tej postaci, jest strasznie głupia do kontrolowania, nudzi mnie w końcu używanie jego ataków, bo wykupiłem wszystkie ataki i nagle orientuję się, o nie, ja cały czas używam tego samego miecza. Bufuję go sobie jeszcze jakimś płomieniem, ale to w żaden sposób nie ułatwia mi, na Boże, nie ułatwia mi przyjemności czerpania z gry. Natomiast potem mamy możliwość Dantego, który jest ulepszony na 100%. Ponieważ wszelkie te umiejętności stylish, które w tym przypadku mam jako Swordmaster, można sobie zmieniać za pomocą klawiszy przycisku góra, dół, lewo, prawo w trakcie rozgrywki. Zmieniasz ze Swordmaster na Gunslingera, dostajesz bronie genialne, jakieś kurde skrzynie Pandory, która zmienia ci różnego rodzaju bronie. Masz potem jeszcze nogawice i rękawice, które mi tutaj się postarano, żeby nie męczyły tutaj jak w tej grze, tylko są super szybkie, no jak Boga kocham, atakujemy szybciej niż z tych mieczy za pomocą tej broni. I jeszcze kurde wywalamy trzecią bronią od Beriala, jednego z bossów, kolce, które wbijamy w przeciwników i one wybuchają. Czy to nie jest kwintesencja Dantego, jakiego szukaliśmy w tej części? Jest. Ale czemu tylko przez pół gry możemy nim grać? To jest podłość. A w następnym odcinku po tym bossie powiem, co sądzę o Devil May Cry 5. Tfu, DMC! Już dobrze, że piątą częścią tego nie nazwali.
Nie masz sutków. Welcome, sir. Rozumiem, że to jakaś... Fuck! Ale odjebałem, ale odjebałem. Chciałem... Kurwa! Nie, chwila. Obejrzycie tą cutscenkę, a ja to jeszcze raz... Nie, już nie, bez tego, ale po prostu chciałem zmienić na broń Cerberus, bo ona jest dobra na nią. Jestem w stanie ją wtedy powalić, ale będę ją atakować właśnie z moich podstawowych tutaj... Sorry, tak się zagadałem, że zapomniałem zmienić na Cerberusa. Bieda w moim przypadku, naprawdę, przepraszam. Ale w przyszłości będziemy mieli możliwość jeszcze walczyć z nią jeszcze raz, tak więc... Tak więc zobaczycie, co miałem na myśli. Kurwa, weź tiktaka. Nie sugar, tylko tiktak. Ogólnie tak. Ona ma na sobie tutaj takie nietoperze. Te nietoperze właśnie ją ochraniają. Ona nimi strzela, trochę ich marnuje. Jak widzicie właśnie... Nie możemy dać się właśnie trafić za pomocą... O właśnie, to jest jej kolejny atak i jeszcze jeden będzie. Taka jedno skupisko właśnie tych nietoperzy. A i jeszcze... O właśnie, jeszcze ma taki rekini atak. Od tego odskakujemy, bo to nas rani. Właśnie musimy jej zbić właśnie te nietoperzyki, żeby móc jej w pierdół spuszczać. Niestety nie wyekwipowałem sobie broni Cerberus, bo ona jest niesamowicie dobra na nią, ponieważ wywołuje właśnie takie kryształy lodu na jej ciele. Takie właśnie jak w przypadku Gigapada. Czy nie, Gigapada. Nie, Gigapit, dobrze mówię. O, tego też wyjątkowo nie lubię. Ale to jest poziom hard. Tutaj atakujemy najwięcej jak się tylko da. I oczywiście uważam. Nie, wiecie co? Jak Boga kocham. Ja nie chcę grać tutaj, jeżeli nie mam Cerberusa. Ja do was wrócę. Ja przepraszam najmocniej. Ja tak się zagadałem wtedy, że nie opisałem wam tutaj tej broni, która nazywa się Spiral. To jest snajperka dalekiego zasięgu. Jednak to nie jest jakieś pierdolone Call of Duty, żebyśmy tutaj snajpili. Otóż to jest druga, zaraz po Artemis, broń dobra w przypadku, jeżeli używamy umiejętności Gunslinger. Wam zaraz zaprezentuję obydwie te bronie, bo wypadało dla was, żebyście zobaczyli, jak one funkcjonują. I wyekwipujemy sobie tutaj w tym momencie umiejętność Gunslinger. I zaraz wam pokażę, o co chodzi. Gunslinger to jest taka umiejętność, gdzie głównie skupiamy się na dodatkowych atakach z naszych broni palnych. W przypadku Spiral mamy coś takiego. Strzelamy takim pojebanym pociskiem. Tylko ten pojebany pocisk jest zajebisty. Co mogę powiedzieć? A tak strzał wygląda normalny z Artemis. Jednak nie to jest istotne w tej broni. Ja wam pokażę aktualny strzał, który jest najistotniejszy. Otóż tak. Przyciskając właśnie kwadrat, namierzamy kilku przeciwników. Tu jeden tam, a jak zrobimy tak, to trzy naraz lecą w tego przeciwnika. W przypadku Spiral... No właśnie, widzicie, dosyć ciężko jest właśnie operować z tych broni, bo nie możemy się ruszyć. Ale w przypadku Spiral właśnie możemy wywalać w ten sposób pocisk. Ale najlepiej właśnie, patrzcie, trzy strzały możemy w jednego tak przeciwnika, a potem to leci aż do 10. Więc jest co się bawić. Tak więc tyle chciałem właśnie wam pokazać. Mogę wam jeszcze później pokazać pistolety, shotguna, ale to dopiero później, prawdopodobnie w odcinku bonusowym po skończeniu gry. Tak więc na razie się z wami tutaj przerywam i jak dojdę z powrotem, zdobędę tamtą kulę wśród pająków i będę już na bosie, to wznowię nagrywanie. Okej, specjalnie dla was przechodziłem całą misję na nowo, co więcej, prawie się znowu pomyliłem i bym nie wyekwipował mojego Cerberusa. Dobra, to już widzieliśmy, tak więc to przewijam. No chodź, no chodź, no chodź. Najlepiej mieć wyekwipowaną broń, która umożliwia wam podwójny skok na sam początek. A dopiero później zajmować się takimi pierdołami jak napieprzanie się z nią. Dobrze, dobrze, jeszcze wykonaj sobie ten atak, nie, to nie przeszkadza. Dobrze, no. No i jeszcze będziesz to robić. No dobrze, to już cię będę atakował. O! Okej. Ten atak i jeszcze. No właśnie.
na poziomie hard jeszcze wykonuje te dwa ataki. O właśnie, teraz widzicie jak to szybko zasuwa? I właśnie teraz. Jeżeli w odpowiednim momencie będzie ten końcowy atak wykonany na niej, to wtedy ona upadnie na kolanka. Znaczy na kolanka. Na tyłek upadnie tak dupcią, zgrabnie i wtedy będziemy mogli więcej, dwa razy więcej mieć czasu na to, żeby zanim ona zbierze się do tego ataku ucieczki. To jest trochę chamskie, że ona właśnie podczas... O, wow. Dobrze. Don't you like this? Nie, I don't like this. Not my type. You need a dick. Dobra, i teraz. O, właśnie, o tym mówiłem. Patrz, jak ją miocimy. Ha! My dick is too hard for you, baby. Oczywiście nie zaszkodzi strzelać w nią też. Dobra. Teraz ona będzie właśnie robić dodatkowe ataki. No chodź, nie wstydź się. Ja ci tylko chcę spuścić w pierdol. O właśnie. To jest mimo wszystko boss na patent, ale nie zmienia to jednak faktu, że jest zabawa. Teraz będzie się śmiać. Jest! A, kurde. Dobrze, cała seria poszła. Jak widzicie, to jest dosyć ciężki boss. Jeżeli nie pierwszy raz z nim walczycie, będziecie mieli na pewno wiele problemów. Ale właśnie widzicie, dlaczego chciałem zmienić na Cerberusa w przypadku tej broni, tego bossa. Fa. O, na poziomie hard jeszcze szybciej to leci. O. Dobra, chodź. Dawaj tego rekina. Oh yeah, baby! My dick is too hard for you! Lód w cipkę! Prawie mnie chciała złapać. Ej, możemy bez damage'a wykończyć tego bossa. Wtedy jakie mieliśmy problemy. Ale tak jak mówię, dobra broń na dobrego bossa to zawsze udany efekt. Podwójny skok. Zejdź. O nie! Wow! Oh baby! Dziewczynki, uważajcie na Travisa! Znaczy nie musicie uważać. Z wiadomego powodu. Jestem zbyt grzeczny. O, to jest moment, w którym ona schodzi z tej i chce nas pocałować. W momencie, jeżeli uda jej się, to będzie nam ściągać życie i będzie bardzo nam ciężko się z tego wyswobodzić. Dlatego najlepiej zmienić się wtedy w demona, bo wtedy my jesteśmy właśnie odporni na to. Wierzcie mi, że jak będzie nam kraść życie poprzez ten pocałunek, użyję w tym momencie... O, kurwa. Ale mam przejebane w tym momencie. Szybko! Jest! Udało mi się przed tym, zanim chciała mnie pocałować. Co za suka wredna. Jej by się życie odnawiało. To jest masakra, naprawdę. Nie miałem demona. Sorry, girl. I suck dicks. Taki napis nagle teraz. Taka koszulka chyba jest. Chyba sobie niedługo kupię taką. Your father was a handsome devil. But you're no slouch yourself.
owszem, to jest broń, ale nie strzelająca. Znaczy, można powiedzieć szczerze, to jest broń biała, ale pomieszana w taki sposób, że to jest broń i dalekosieczna i bliskosieczna, nie wiem, czy tak mogę powiedzieć. To jest gitara elektryczna, tak, moi drodzy, to jest gitara elektryczna. Walczyliśmy z bossem, który dał nam gitarę elektryczną. Czy kwintesencja zajebistości w tej grze nie jest osiągnięta? Coś mi się wydaje, że tak. Ta kusza w jej lewej ręce niczym nie strzelała. Ale fajnie, że taki element dodali. Jak Boga kocham, ona niczym nie strzeliła. Nie sądzę, żebym miał S, ale A przynajmniej powinno być. Patrzcie, gdybym miał czas tylko na A, to bym miał S. Stage points'y były dobrze, 9000 przekroczyłem, tak więc było S. A obrażenia nawet mam na A, co mnie wyjątkowo zaskakuje. No dobrze, spoko. No, fajnie wyszło. Ho, 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 ho. Dobra, to w następnym odcinku zademonstruję wam Nevan, czyli tą gitarę elektryczną. Tak więc do zobaczenia, dajcie lajka, komentarz, na razicho, pa! Co ja robię?